Historia ta przywodzi mi na myśl książkę Gabriela García Márqueza zatytułowaną Kronika zapowiedzianej śmierci. Główny bohater, Santiago Nazar, ma zostać zabity przez braci Vicario, którzy stają w obronie honoru i czci swojej siostry. Wiedzą o tym wszyscy mieszkańcy miasteczka, poza samym Nazarem. W przypadku katastrofy podwodnego pojazdu Tytan spodziewali się jej wszyscy, poza pomysłodawcą projektu Stocktonem Rushem, dyrektorem generalnym firmy Ocean Gate, organizującej komercyjne wycieczki do wraku Titanica, który w ten sposób, moim zdaniem, zasłużył na nagrodę Darwina. Tym, którzy nie wiedzą, czym jest owa nagroda, spieszę z wyjaśnieniem. Otóż są to dorocznie przyznawane nagrody osobom, które wykazały się wyjątkową głupotą, czego efektem była śmierć nominata. Nazwa nagrody pochodzi od nazwiska twórcy teorii ewolucji, który uważał, że osobniki mało inteligentne, zdolne do zachowań szczególnie głupich i ryzykownych, z reguły nie dożywają wieku prokreacyjnego, a zatem nie przekazują swoich genów następnym pokoleniom, co tylko leży w interesie danego gatunku. Ludzi od zawsze ciągnęły dwa wrogie mu żywioły – powietrze i woda. Długo jednak nie było technicznych możliwości, by wznieść się nad ziemię lub zanurkować w morskiej toni. I choć pierwsze prymitywne dzwony nurkowe wymyślono podobno jeszcze w czasach antycznych, dopiero pod koniec lat 60. XX wieku zaczęto naukowo eksplorować głębiny. Na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia dwóch Amerykanów, biolog William Beebe i inżynier Otis Barton, opracowali batysferę – stalową, wydrążoną kulę o średnicy 144 cm z dwoma oknami z grubego, kryształowego szkła, mieszczącą tylko jedną osobę. Całość ważyła ponad 2 tony, a dwa zbiorniki z tlenem pozwalały na 8 godzin zanurzenia. Beebe w pobliżu Bermudów w roku 1934 dotarł na głębokość 923 metrów. Urządzenie opuszczone było z pokładu statku na stalowej linie i miało sporo wad. Głębokość zanurzenia zależała od wytrzymałości liny, nie miało ono możliwości samodzielnego poruszania się ani w płaszczyźnie pionowej, ani poziomej, było także narażone na wstrząsy wywołane kołysaniem się statku. I chociaż Beebe chciał pozostać na tej głębokości i prowadzić dłuższe obserwacje, kapitan statku nie pozwolił na to i wyciągnął batysferę już po 5 minutach. Mimo to drugi z naukowców, Otis Barton, w roku 1949 zszedł na głębokość 1360 metrów, bijąc rekord swojego poprzednika. W 1933 roku doszło do spotkania Williama Beebe ze szwajcarskim baloniarzem i wynalazcą Auguste Piccardem. Zafascynowany pomysłem Amerykanina skonstruował coś, co było skrzyżowaniem batysfery i balonu. Do ogromnego pływaka wypełnionego benzyną podwieszona była stalowa kula, w której mogli przebywać ludzie. Batyskaf miał tę przewagę nad batysferą, że wyposażony był w elektryczne silniki, które w niewielkim zakresie pozwalały mu się przemieszczać w poziomie. Trzeci z projektów Piccarda, batyskaf Triest, 23 stycznia 1960 roku opuścił się w najgłębsze miejsce na Ziemi, głębi Challengera, znajdujące się nieopodal wyspy Guam w Rowie Mariańskim, prawie 11 km poniżej lustra wody. Aby lepiej zrozumieć, co wydarzyło się na Titanie, o którym jest dzisiejszy podcast, kilka słów wyjaśnienia. Kabina Triesta miała kształt kuli i wykonana była ze stali z domieszką niklu, chromu i molibdenu. Grubość ścianek wynosiła 9 cm i podczas produkcji utrzymywano ścisły reżim technologiczny, aby wewnątrz nie znalazły się pęcherzyki powietrza, które mogłyby doprowadzić do mikropęknięć. Okna ze szkła akrylowego miały grubość 15 cm. Kabinę projektowano z takim zapasem,
że byłaby w stanie zejść na głębokość 20 km, gdyby taka głębia na Ziemi istniała. Miejscem, w którym przebywali naukowcy, nie była część batyskafu przypominająca okręt podwodny, lecz podwieszona pod nią kula. Ową większą część stanowił pływak wypełniony 9 tonami metalowych granulek, które wyrzucone pozwoliły na szybsze wynurzenie batyskafu oraz lekką benzyną. Dlaczego akurat benzyną? Przede wszystkim benzyna ma mniejszy ciężar właściwy i zapewniała pływalność. Po drugie, jest nieściśliwa i mimo że ściany zbiornika są relatywnie cienkie, to nie grozi im zgniecenie. Przypomina to nieco sytuację z puszką z napojem. Pustą zgnieść jest łatwo, natomiast pełną prawie niemożliwe. A ciśnienie pod wodą jest gigantyczne. Na głębokości, na której leży Titanic, czyli 3800 metrów, każdy centymetr kwadratowy ściskany jest siłą prawie 400 kg. Stockton Rush otrzymał imię i nazwisko na cześć dwóch jego przodków, którzy podpisali Deklarację Niepodległości: Richarda Stocktona i Benjamina Rusha. Na dodatek do biednych nie należał. Jego dziadek ze strony matki był potentatem naftowym i żeglugowym. Jako nastolatek Rush został pilotem i studiował inżynierię lotniczą w Princeton, którą ukończył w 1984 roku. Stockton Rush chciał uchodzić za indywidualistę żyjącego według własnych zasad. W jednym z wywiadów powiedział: jeśli nie psujesz rzeczy, nie wprowadzasz innowacji. Według mnie, im więcej rzeczy zepsułeś, tym bardziej jesteś innowacyjny. Rzecz w tym, że morze nie jest ani przyjazne, ani wrogie człowiekowi, ale bezwzględnie wykorzysta każdy ludzki błąd, ignorancję, butę i pychę. Wymaga dla siebie szacunku. A tego Stockton Rush dla morza nie miał. Chciał zostać pilotem myśliwca, ale ponieważ miał problemy ze wzrokiem, poszedł do szkoły biznesu. Marzył, by zostać pierwszym człowiekiem, który postawi stopę na Marsie. Dorastał nurkując na Tahiti, Kajmanach i Morzu Czerwonym. Po 40 majsterkował przy zestawie jednoosobowej miniłodzi podwodnej i pilotował ją na płytkich głębokościach w pobliżu Seattle, gdzie mieszkał. W 2009 roku był współzałożycielem Ocean Gate, której celem było przybliżenie turystom podmorskiego świata. Pierwszy pojazd podwodny należący do Ocean Gate nie został wyprodukowany przez samą firmę. Zbudowano go w 1973 roku, a po kilkukrotnej sprzedaży i zmianie nazwy na Antipodes kupił go Ocean Gate. W 2015 roku Ocean Gate ogłosiła, że we współpracy z Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu w Waszyngtonie zbudowała swój pierwszy statek podwodny. W rzeczywistości był to jedynie remont kosmetyczny i elektryczny jednostki o nazwie Lula, pływającej dla portugalskiej organizacji non-profit, zajmującej się badaniami morskimi. Nazwano go Cyklop 1 i nie mógł on schodzić głębiej niż na 500 metrów. O tym, jakim człowiekiem był Stockton Rush, niech świadczy następujące wydarzenie. W czerwcu 2016 roku Rush pilotował cyklopa do miejsca, w którym zatonął Andrea Doria. Była to komercyjna wycieczka i na pokładzie pojazdu znajdowali się turyści, płacący spore pieniądze za możliwość odbycia podmorskiej podróży. Jednym z członków załogi był David Lockridge, o którym będzie jeszcze mowa. Cały wrak Andrea Dori jest opleciony rybackimi sieciami, co wraz z silnymi podmorskimi prądami czyni go bardzo niebezpiecznym. Jest dostępny tylko dla doświadczonych płetwonurków, choć leży na głębokości zaledwie 70 metrów. Podczas prób jego penetracji aż 18 z nich straciło życie.
Wewnętrzne instrukcje obowiązujące w Ocean Gate nakazywały, by pojazd zatrzymał się w odległości minimum 50 metrów od wraku i nim operator zdecydował się podpłynąć bliżej, musiał dokładnie obejrzeć cały teren. Rush, jak miał to w zwyczaju, zignorował te zalecenia. Wylądował zbyt blisko Andrea Dori i zaplątał się w sieci. Chcąc się uwolnić, wcisnął pojazd pod rozpadający się dziób wraku i wpadł w panikę. Lockridge próbował przejąć ster, ale Rush mu na to nie pozwolił i przez ponad godzinę chaotycznie manewrował, by wypłynąć. W końcu jeden z klientów krzyknął: daj mu ten pieprzony kontroler. W tym momencie Rush rzucił kontrolerem, czyli tak naprawdę joystickiem do gier wideo, w głowę Lockridge'a. Ten uwolnił pojazd w 15 minut. Jeśli sądzicie, że najważniejszym zadaniem jednostki podwodnej jest przetransportowanie ludzi w głębinę, to jesteście w błędzie. Podstawowym zadaniem jest bowiem nie dopuścić do implozji pojazdu. Drugim jest dotarcie na powierzchnię z zapasem tlenu, nawet jeśli pilot jest nieprzytomny. Trzecim jest możliwość samodzielnego otwarcia włazu po wypłynięciu na powierzchnię. Czwarty polega na tym, aby jednostka była łatwa do znalezienia dzięki systemom śledzenia i komunikacji na wypadek konieczności udzielenia ratunku. Dopiero na piątym miejscu jest transport ludzi. Każdy aspekt projektowania i budowy jednostek podwodnych jest kompromisem między wytrzymałością i wagą. Aby jednostka mogła pozostać zawieszona pod wodą w tzw. pływalności zerowej, nie wznosząc się ani nie opadając, wyporność każdego elementu musi być zrównoważona względem pozostałych. Większość pojazdów głębinowych ma kuliste kadłuby z tytanu i jest równoważona w wodzie pianką syntaktyczną. Materiałem wypornościowym składającym się z milionów pustych w środku szklanych kulek, który jest przymocowany do ramy zewnętrznej. Zwiększa to masę jednostki, a ciężar kadłuba z tytanu ogranicza jego rozmiar tak, że może pomieścić nie więcej niż 2-3 osoby. To dla Rusha było zbyt mało, ponieważ jego myśli pobiegły w stronę wycieczek do wraku Titanica, a podróż z jednym czy dwoma turystami była zwyczajnie nieopłacalna. Cyklop 2, który w 2018 roku został przemianowany na Tytan, musiał pomieścić zatem jak najwięcej pasażerów. Rush wymyślił nawet slogan reklamowy: zabierz swoją żonę, syna, córkę i najlepszego przyjaciela. Chciał, żeby na pokładzie, poza pilotem, było miejsce dla 4 osób. Pojazd mógł pomieścić tak wielu pasażerów tylko wtedy, gdyby miał cylindryczną, a nie kulistą część środkową. Ale rozmiar determinował wybór materiałów. Stalowy kadłub byłby za cienki na to, żeby zejść do Titanica. Grubszy stalowy kadłub zbyt mocno zwiększałby wagę. W grudniu 2015 roku, 2 lata przed zwodowaniem Tytana, model pojazdu w skali 1 do 3 implodował, czyli zapadł się do środka, w komorze ciśnieniowej przy ciśnieniu odpowiadającemu temu, jakie panuje na głębokości 2740 metrów. Na tej podstawie firma Ocean Gate wydała wówczas komunikat, że eksperyment zakończył się sukcesem i włókno węglowe doskonale nadaje się do budowy pojazdów podwodnych, a jego Tytan będzie mógł zejść na głębokość 4200 metrów, czyli 400 metrów niżej niż leży wrak Titanica. Rok później Ocean Gate ogłosiła, że rozpoczęła budowę Cyklopa 2 i że jego cylindryczna część środkowa będzie wykonana właśnie z włókna węglowego. Na swojej stronie internetowej napisali, że pojazd został zaprojektowany i skonstruowany przez Ocean Gate we współpracy z ekspertami z NASA, Boeinga i Uniwersytetu w Waszyngtonie. Po katastrofie Tytana każda z tych instytucji zdecydowanie zaprzeczała, by kiedykolwiek brała udział w projekcie.
Specjaliści z niedowierzaniem patrzyli, jak Rush budował swój podwodny pojazd z włókna węglowego. Materiału stosunkowo nowego, nieprzetestowanego do końca, o którym jednak wiadomo, że jeśli na rozciąganie ma dużą wytrzymałość, o tyle pod dużym ciśnieniem zachowuje się nieobliczalnie. Mówiąc obrazowo, przypomina on linę, którą da się ciągnąć samochód, ale pchać już nie. Mało tego, o ile tytan czy stal utwardzają się po każdym ściskaniu, o tyle włókno węglowe, wprost przeciwnie, jest coraz słabsze i coraz bardziej się rozwarstwia. W tym przypadku było już osłabione 20 wcześniejszymi nurkowaniami. Włókno węglowe kupiono ponoć od Boeinga po okazyjnej cenie, bo było przeterminowane i nie nadawało się już do produkcji samolotów. Boeing nie potwierdza tej transakcji. Kadłub tytana miał niespełna 13 cm grubości i ważył 10 400 kg. Część, nazwijmy ją pasażerską, była walcem z włókna węglowego o średnicy wewnętrznej 142 i długości 240 cm. Zamknięcie walca stanowiły dwie tytanowe półkule, z których jedną, wyposażoną w akrylowe okienko o średnicy 38 cm, można było otworzyć. Dzięki czterem elektrycznym silnikom pojazd mógł się poruszać z prędkością do 3 węzłów. Do budowy pojazdu wykorzystano najdziwniejsze materiały. Rury do rusztowań kupiono w markecie budowlanym, oświetlenie kabiny stanowiły lampy wymontowane ze starego vana, kable na zewnątrz umocowano plastikowymi opaskami zaciskowymi, a urządzenie sterujące stanowił kontroler do PlayStation 3. Tu drobna uwaga. Kontrolery do gier, jako urządzenia sprawdzone przez miliony użytkowników na całym świecie, są czasem wykorzystywane w poważnych projektach, na przykład do sterowania bezzałogowymi pojazdami podwodnymi, robotami do rozbrajania ładunków wybuchowych czy sterowania peryskopami na okrętach podwodnych. Ale nie powierza im się, tak jak miało to miejsce na Tytanie, życia ludzi. I jeszcze jeden element budowy Tytana był niezrozumiały. Kabinę można było otworzyć wyłącznie od zewnątrz. Gdyby z jakiegoś powodu kabina wynurzyła się i nie została odpowiednio szybko odnaleziona, wszyscy pasażerowie zginęliby z braku tlenu. Dyrektorem do spraw operacji morskich w Ocean Gate był Scott David Lockridge. Był uznanym profesjonalistą, pilotem pojazdów podwodnych i zdalnie sterowanych, inżynierem morskim, podwodnym inspektorem w przemyśle naftowym i gazowym. Pilotował także podwodne jednostki ratunkowe dla brytyjskiej marynarki wojennej, ratujące ludzi uwięzionych na pokładach okrętów podwodnych. Sprzedał dom w Glasgow i z rodziną przeniósł się do stanu Washington, by pracować dla Ocean Gate. W styczniu 2018 roku Tytan był prawie ukończony i wkrótce miały rozpocząć się próby morskie. Lockridge, zgodnie ze swoim kontraktem, miał sprawdzić pojazd i potwierdzić, że nadaje się on do nurkowania. Efektem owej kontroli był raport, który można streścić jednym zdaniem. Tytan nie może otrzymać certyfikatu bezpieczeństwa, ponieważ został zbudowany z niewłaściwego materiału i w niewłaściwy sposób. Nie została dokładnie przebadana instalacja tlenowa, podobnie jak systemy komputerowe, akrylowy wziernik czy połączenia między kadłubem z włókna węglowego a tytanowymi zaślepkami, czyli materiałami, które w diametralnie różny sposób reagują na wysokie ciśnienie. Lista była znacznie dłuższa. Akumulatory były niewłaściwie zabezpieczone, uszczelki były luźne, wnętrze tytana wyłożono łatwopalnymi materiałami wytworzonymi na bazie ropy naftowej, a nadajnik do lokalizacji pojazdu po wynurzeniu przymocowany był plastikowymi zaciskami. Przewody znajdujące się na zewnętrznej części stwarzały ryzyko zaplątania się, szczególnie w takich miejscach jak wrak Titanica, gdzie wszędzie wystają drzewca, rury i przewody.
Akrylowy wizjer posiadał ates do głębokości 1300 metrów, czyli zaledwie 1/3 głębokości, na jakiej leży wrak Titanica. Większość jednostek podwodnych ma zduplikowane systemy sterowania zasilane oddzielnymi akumulatorami. W ten sposób, jeśli jeden system ulegnie awarii, drugi nadal będzie działał. Jednak Tytan był skonfigurowany tak, aby działał tylko z jednego kontrolera PlayStation 3. Wszystkie te usterki były niczym w porównaniu do tego, co Lockridge zaobserwował w kadłubie. Włókno węglowe wyraźnie się rozpadało. Były w nim szczeliny powietrzne, rozwarstwienia i dziury. Były to wady, których nie można było w żaden sposób naprawić i cała konstrukcja nadawała się właściwie tylko na śmietnik. Inspektor zażądał przeskanowania konstrukcji przy pomocy ultradźwięków lub termowizji, ale Stockton Rush nie miał zamiaru tego robić. Postanowił za to, że w kadłubie umieści czujniki akustyczne, w skrócie nazwane RTM, które będą reagować w chwili głośnego pękania włókien węglowych. Specjaliści mocno sceptycznie podchodzili do czujników, twierdząc, że między alarmem a katastrofą mogą być tylko milisekundy. W trybie natychmiastowym zwolnił także Lockridge'a i pozwał go do sądu za złamanie umowy, oszustwo, bezpodstawne wzbogacenie się i sprzedaż tajemnic handlowych. Rush zarejestrował Tytana na Bahamach i wypływał na wody międzynarodowe z kanadyjskiego portu, omijając w ten sposób przepisy amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, zgodnie z którymi każdy komercyjny pojazd podwodny musi być sklasyfikowany. Tłumaczył to tym, że Tytan miał działać wyłącznie poza wodami terytorialnymi Stanów Zjednoczonych. Firma Ocean Gate nie przewoziła także klientów, którzy płaciliby za podmorski rejs. Każda osoba na pokładzie była specjalistą misji, a więc de jure członkiem załogi. Dlaczego? Bo zgodnie z prawem załoga otrzymuje znacznie mniejszą ochronę prawną niż pasażerowie komercyjni. Reporter stacji telewizyjnej CBS David Pouch wspominał, że przed rozpoczęciem zdjęć do swego reportażu firma Ocean Gate przesłała mu e-mail, w którym zastrzegała: w swoich reportażach nie będziesz używał terminów turyści, klienci lub pasażerowie, a wyłącznie specjaliści misji. Podczas drugiego głębokiego nurkowania testowego na Bahamach w kwietniu 2019 roku, w czasie próby dotarcia na głębokość 4000 metrów, w środku pojazdu słychać było tak głośne trzaski kadłuba, że zanurzenie zostało zatrzymane na głębokości 3760 metrów. Wydawało się, że Rush pogodził się z rzeczywistością, bo odwołał zaplanowaną wyprawę na Titanica, która miała rozpocząć się miesiąc później. Kolejny rok był stracony z uwagi na COVID, ale w 2021 roku Rush postanowił zabrać na Titanica swoją pierwszą grupę specjalistów misji. Po katastrofie pojawiły się doniesienia, jak wielką prowizorką było całe przedsięwzięcie. Więcej nurkowań, z różnych powodów, zostało odwołanych lub przerwanych niż zrealizowanych. Nigdy nie działał system komunikacji ze statkiem, bazą, i wiadomości wymieniano przy pomocy komunikatorów tekstowych. Ponadto były problemy z akumulatorami, sonarem i nawigacją. Podczas jednego z nurkowań okazało się, że ster strumieniowy został zamontowany odwrotnie i pojazd zamiast płynąć do przodu obracał się wokół swojej osi. Podczas innego nie chciał się zwolnić balast i pasażerowie musieli kołysać pojazdem w przód i w tył, aby od kadłuba odczepiły się rury kanalizacyjne stanowiące obciążenie. Podczas jeszcze innego nurkowania w ogóle nie udało się odnaleźć Titanica.
Jedna grupa utknęła na platformie startowej i była uwięziona w pojeździe, w którym nie było toalety, przez 27 godzin. Inna była zamknięta przez 5 godzin przed jej zanurzeniem, dusząc się w warunkach przypominających saunę. Nurkowanie do wraku trwało około 2 godzin, cały rejs około 8 godzin. Uczciwie jednak należy przyznać, że niektórym udało się zobaczyć Titanica i przeżyć. O wiele więcej było jednak osób rozczarowanych, które spędziły niezwykle kosztowny tydzień paradując po statku bazie w markowych ubraniach Ocean Gate. A kiedy na pocieszenie Rush proponował im nurkowanie na głębokość 90 metrów, nawet te były często odwoływane lub przerywane. Czerwca 2023 roku z St. John's na Nowej Fundlandii wypłynął statek badawczy Polar Prince. Na jego pokładzie, poza załogą, znajdował się pojazd podwodny Tytan, ekipa techniczna do jego obsługi oraz pilot pojazdu, przewodnik i 3 turystów lub, jak wolał ich nazywać Rush, specjalistów misji. Każdy za możliwość wzięcia udziału w 8-dniowym rejsie i nurkowaniu do wraku Titanica musiał nie tylko zapłacić $250,000, ale także podpisać oświadczenie, że ma świadomość, iż jest to eksperymentalna ekspedycja i może się ona zakończyć nawet śmiercią. Rankiem 18 czerwca 2023 roku 61-letni Stockton Rush wszedł do wnętrza Tytana, a wraz z nim 48-letni pakistańsko-brytyjski biznesmen Shahzada Dawood ze swoim 19-letnim synem Sulemanem. Suleman panicznie bał się tej wyprawy, ale chciał sprawić ojcu przyjemność z okazji przypadającego właśnie Dnia Ojca. Pozostałymi uczestnikami rejsu był 58-letni brytyjski biznesmen Hamish Harding oraz 77-letni Paul-Henri Nargelet, były dowódca francuskiej marynarki wojennej, nurek i pilot pojazdów podwodnych. Nargelet poprowadził ponad 35 wypraw do wraku Titanica, nadzorował odzyskiwanie tysięcy artefaktów i był powszechnie uważany za autorytet w tej dziedzinie. W tej wyprawie Rush był pilotem, zaś Nargelet przewodnikiem po wraku. To, co wydarzyło się później, to jedynie dywagacje i przypuszczenia, ponieważ łączność odbywała się przy pomocy wiadomości tekstowych. Tytan obniżał się zbyt szybko. Po 45 minutach powinien być na głębokości 1300, a nie 2000 metrów. Można podejrzewać, że przyczyną było dostanie się wody do części rufowej pojazdu. O godzinie 9:28 uruchomił się alarm na pokładzie. Po 18 minutach o 9:46 odebrano ostatni komunikat z Tytana. Wszystko wskazuje na to, że doszło do implozji i w ułamku sekundy pojazd został zmiażdżony ciśnieniem wody. A wraz z nim wszystkie znajdujące się na pokładzie osoby, które zginęły, zanim dotarła do nich woda. Ale czy pasażerowie naprawdę byli nieświadomi niebezpieczeństwa? W sieci pojawił się zapis wymiany ostatnich wiadomości między Tytanem a statkiem bazą. Czy jest to zapis prawdziwy, czy tylko fake news, nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć. Tytan 8:34. Wszystkie systemy działają normalnie. Kontynuujemy schodzenie zgodnie z planem. Polar Prince 8:49. Minęło 45 minut. Jaką macie głębokość? Tytan 8:51. Głębokość wynosi 1934 metry. Wszystkie systemy działają stabilnie i kontynuujemy schodzenie zgodnie z planem. Wszyscy są zadowoleni. Polar Prince 9:15. Minęło 75 minut. Głębokość? Status? Czy trzeba dostosować prędkość? Tytan 9:17. Wszystko pod kontrolą. Głębokość 2960. Nie trzeba niczego poprawiać. Cieszymy się rejsem.
Tytan 9:28. Odnotowaliśmy alarm z RTM. Zmniejszamy prędkość schodzenia. Głębokość 3433. Polar Prince 9:28. Zrozumieliśmy. Czy musicie się wynurzać? Tytan 9:30. Brak zmian w ciągu, prędkość opadania rośnie. Zamierzam zwolnić balast. Polar Prince 9:30. Zgoda, zrzućcie balast. Tytan 9:32. Brak poprawy. Przygotowujemy się do zrzucenia ramy. Tytan 9:35. Po kilku próbach rama się odczepiła. Zaczynamy wynurzanie. Polar Prince 9:36. Po kilku próbach? Jaka jest wasza sytuacja? Wskazania czujników RTM? Głębokość? Tytan 9:38. Odgłosy pękania na rufie. Polar Prince 9:38. Czy możecie zidentyfikować źródło? Jakie są wskazania RTM? Tytan 9:40. Nie. Polar Prince 9:40. Jaki jest status RTM? Tytan 9:42. Próbujemy uruchomić diagnostykę. Wynurzamy się, ale bardzo powoli. Dźwięki ucichły. Alarm RTM jest aktywny. Wszystko jest na czerwono. Polar Prince 9:42. Zrozumiałem. Głębokość, prędkość wynurzania? Tytan 9:42. Trwa powolne wynurzanie. 1/4 przewidywanej prędkości. Nie wiemy, dlaczego tak wolno. Nie ma wskazań. 3476 metrów. Zmierzamy ku powierzchni. Polar Prince 9:44. Rozmawiamy o tym z inżynierem. Pozostańcie w kontakcie. Polar Prince 9:44. Proszę o głębokość i status. Jaka jest moc ciągu w górę? Tytan 9:46. Zasilanie A na czerwono. Przełączam na zasilanie B. 3457 metrów. Znów odgłosy na rufie. To był ostatni komunikat, jaki odebrano z Tytana. Łączność z pojazdem podwodnym utracono po godzinie i 45 minutach, ale alarm wszczęto dopiero po 8 godzinach. Akcję poszukiwawczo-ratowniczą przeprowadził międzynarodowy zespół kierowany przez Straż Przybrzeżną Stanów Zjednoczonych, amerykańską marynarkę wojenną i kanadyjską Straż Przybrzeżną. Po 4 dniach w odległości około 500 metrów od dziobu Titanica odnaleziono szczątki Tytana. Wydobyto nienaruszone tytonowe osłony pochodzące z obu końców pojazdu. Przedniej brakowało iluminatora. Wydobyto także zniekształcone fragmenty stożka ogonowego, elektronikę, ramę podestu i inny gruz. Szczątki te miały zostać przetransportowane do Stanów Zjednoczonych jako dowód w śledztwie. Naukowcy badający szczątki Tytana doszli do wniosku, że najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy była awaria kadłuba z włókna węglowego. Inną możliwą przyczyną było pęknięcie akrylowego okienka widokowego. Od chwili katastrofy minęły zaledwie 4 miesiące i na tę chwilę właściwie nic więcej nie wiadomo. Istnieje zasada, którą zna każdy, kto schodzi w głębiny. Celem nie jest nurkowanie. Celem jest nurkowanie i powrót na powierzchnię. Na dnie Atlantyku, niedaleko Nowej Fundlandii, leżą szczątki dwóch jednostek – Titanica i Tytana. Ich konstruktorzy rzucili wyzwanie oceanowi, twierdząc, że ich dzieła są najlepsze, niezatapialne i nie do pokonania. Ich duma i pycha spoczywają dziś na głębokości 3800 metrów. Do usłyszenia.